Zobaczcie, moi drodzy, ponad stuletni już wiedzieli, co się będzie działo. Ponad 100 lat ma. Bitcoin Bike, Bitcoin Rad, Bitcoin Farad, model, nazwijmy to po imieniu Bitcoin. Skąd oni wtedy mogli wiedzieć, że coś takiego jak Bitcoin będzie funkcjonowało, moi drodzy? Kupiłem, troszeczkę czasu mi to zajęło, zanim w stanie oryginalnym wyjechał na drogę. Dzisiaj jest pierwszy raz na drodze. Zobaczcie, o co chodzi. Ponad stuletni sprzęcik, jak ktoś nie wierzy. Zobaczcie, jak pięknie kręcą się bitcoiny. Ten rower, moi drodzy, jest do sprzedania. Trafi w dobre ręce. Antyk. A komu go sprzedam, to się jeszcze zastanowię. Kto będzie pierwszy, kto da lepszą propozycję, idzie w jego ręce. Bitcoin Bike, Bitcoin Farad, Bitcoin Rower, jak to chcecie nazwać, moi drodzy. Bitcoin właśnie wyjechał dzisiaj na drogę. Jest niedziela, nie wiem który, 20 chyba pierwszy, czy 20, jakoś tak. 2024 bitcoinerski egzemplarz ujrzał światło dzienne. Zainteresowanych pisać priv. Pozdrawiam serdecznie. Już powiedziałem, w życiu nie opłaca się siedzieć w miejscu, w życiu nie opłaca się chodzić cały czas w jedno miejsce. Życie jest zbyt piękne, żeby spędzić całe życie patrząc na jeden biceps. Jest jeszcze drugi biceps, dwie nogi, głowa, w której wszystko siedzi, z której wszystko powstaje. Inwestycje, które można podjąć. Zobaczcie, jak pięknie zainwestowane pieniądze. I teraz delektacja. Delektujemy się delikatnie. Tak jak to było. Zaczynały się rok produkcji 1889. I ja go mam. Ja go do siebie ściągnąłem. O, kamyczek jakiś wleciał. Tu jest jeszcze hamulec ręczny taki. Kamyczek jakiś wpadł między szczękę hamulcową, tak to nazwijmy, a ten drążek. Moi drodzy, prawie 120 kg. Wszystko zrobione na cacy. Moje rączki, złote rączki się do tego dobrały. Przyczyniły się, że bitcoiny się dobrze kręcą. Coś pięknego. Teraz jedziemy na kawę, delektując się tym dźwiękiem skrzypiących delikatnie pedałów. Resorowanym, bardzo dobrze resorowanym. Siodełkiem do przodu.